wyrok ten został wydany na polityczne zamówienie. Został wydany z kompletnym naruszeniem wszelkich zasad przyzwoitości, wszystkich zasad państwa prawa, ale również jest to wyrok, który urąga po prostu rozsądkowi. On spowodował nie tylko zakaz aborcji w Polsce, ale spowodował również sprzężenie zwrotne w polskim prawie. Spowodował, że zaczęły inaczej funkcjonować przepisy kodeksu karnego, które dotychczas bardzo utrudniały funkcjonowanie kobietom, lekarzom, ich rodzinom, ale nie stanowiły takiego zagrożenia, jakim stały się dzisiaj. Mowa tutaj o kodeksie, o artykule 152 kodeksu karnego, który karze karą więzienia za pomocnictwo i namawianie do aborcji. Ten przepis miał oryginalnie chronić kobiety przed przemocą i walczyć z podziemiem aborcyjnym, ale powstał na początku lat 90., kiedy aborcja była praktycznie legalna. Dzisiaj artykuł 152 kodeksu karnego służy przede wszystkim temu, żeby ścigać i straszyć tych, którzy kobietom chcą pomóc. Żeby ścigać lekarzy, żeby ścigać partnerów kobiet, żeby ścigać ich przyjaciółki. To jest artykuł, który po wyroku Trybunału ma sprawić, że lekarz, który ma postawić diagnozę, który ma rozważyć z kobietą za i przeciw, ze swoją pacjentką, który ma z nią porozmawiać o tym, czy ciąża, którą nosi, nie zagraża jej życiu i zdrowiu, 10 razy się zastanowi, zanim wszystko to opowie i będzie bardzo uważnie ważyć słowa. Zastanówmy się uważnie, czym ma być zakaz, czym ma być namawianie do aborcji. Czym ma być wspieranie i pomocnictwo? Czy namawianiem do aborcji jest już udostępnienie ulotki dotyczącej aborcji farmakologicznej? Czy namawianiem do aborcji jest przetłumaczenie kilku słów z francuskiego na polski? Czy namawianiem do aborcji jest może pomoc w dojechaniu do kliniki na Słowacji czy w Niemczech, którą zaoferuje partner swojej partnerce? Czy to jest już namawianie do aborcji, czy to jest już pomocnictwo, czy po prostu i aż empatia? Jak zmierzyć prawdopodobieństwo, że nastąpią komplikacje zabiegu, albo że dalsze powikłania ciąży przyniosą rzeczywiście skutki, które zagrażają zdrowiu i życiu? Nad tym nie powinni się zastanawiać lekarze. W momencie, kiedy oceni, że takie zagrożenie jest, powinien mieć pełną dowolność w tym, żeby zaproponować przerwanie ciąży, żeby ratować swoją pacjentkę, żeby ratować jej życie i zdrowie. Ta decyzja powinna przebiegać tylko i wyłącznie pomiędzy kobietą a jej lekarzem. Ale te pytania o życie i zdrowie, o elementarną empatię nagle stają się pytaniami, które stają się graniczne, nad którymi zastanawiają się najbliżsi rodzin, najbliżsi kobiet, które chcą przerwać ciążę, które stają się pytaniami nie tylko o to, czy i jak leczyć kobiety, ale również dla lekarzy o to, czy będą w stanie dalej wykonywać swój zawód. Czy nie pojawi się nagle na ich progu prokurator, a wiemy, że na wielu progach niestety prokurator się pojawia. W tej sytuacji przy każdym badaniu ginekologicznym dzisiaj w Polsce stoi widmo prokuratora, który może w każdej chwili wkroczyć i spowodować, że ten, kto chce kobiecie pomóc, ten, kto chce kobietę wesprzeć, ten, kto działa z ludzkiej przyzwoitości i empatii, może zostać postawiony przed aktem oskarżenia. To jest sytuacja, która uderza w lekarzy, która uderza w naszych najbliższych, ale przede wszystkim uderza w kobiety, zostawiając je straszliwie osamotnione w bardzo ciężkiej i trudnej życiowej sytuacji. Sytuacji, która często, kiedy ciąża jest chciana, a jest bardzo uszkodzona, ale zagraża życiu i zdrowiu, powoduje traumę sama w sobie. Dlatego ten artykuł musi zostać zniesiony.